A kuku! Dzisiaj chciałam Wam pokazać absolutnie wyjątkową matę edukacyjną. Pierwsza rzecz, na którą pewnie zwróciliście uwagę, to te pałąki. One nie są tak na krzyż po skosie, tylko są równolegle do siebie, bo to jest cały panel zabawy. Na pierwszym etapie dziecko sobie leży tutaj na plecach i ma do dyspozycji zabawki, które Wam zaraz pokażę dokładnie. Natomiast później, jak dziecko chce leżeć na brzuchu albo siedzieć, robimy hop i cały ten panel nam się przekręca i wtedy Wasze dziecko ma tutaj mnóstwo atrakcji, czy leży na brzuchu, czy siedzi, ma się czym bawić. A propos samych jeszcze leżenia na brzuchu, to pamiętajcie, że w matach marki Skip Hop jest taka poduszeczka, niewinnie wygląda, natomiast to jest bardzo fajny patent dla dzieci, które uczą się leżeć na brzuchu. Na początku jest im bardzo niewygodnie, to jest duże wyzwanie dla nich fizyczne, a to położone pod paszki bardzo pomaga. Druga cecha wyróżniająca tę matę to zabawki, jakie ma na wyposażeniu. Zwróćcie uwagę, że zwykle na matach edukacyjnych są po prostu pałąki, przy których dyndają jakieś grzechotki i takie mini maskotki. A tutaj jest prawdziwy panel dowodzenia zabawą. To się kręci, to spoko, ale jak tym kręcimy, to widzicie, że to od razu świeci. Druga sprawa, tutaj jest jeżyk, który gra melodię. I zobaczcie, co się dzieje, jak on zaczyna śpiewać. Widzicie liska? Tańczy. Ten lisek reaguje na głos dziecka, na telefon, na wszystkie dźwięki, które są blisko i oczywiście na swojego kolegę jeżyka. Można go wyłączyć guziczkiem z tyłu. Druga sprawa to tasówka. To już nie druga, tylko trzecia. Kiedy dziecko tutaj jest gryzaczek, taki silikonowa chmurka z takimi wypustkami, bardzo fajny do gryzienia. Jeżeli pociągniemy za niego, to sowa robi hu-hu i nam się pokazuje. Tutaj jest kulka jeszcze z grzechotkami, jest grzechocząca pszczółka, tą pszczółkę i jeżyka możemy odczepić, bo one są na takich kółeczkach. Dzieci uwielbiają się przeglądać, jest to dla nich naprawdę niesamowite odkrycie, jak widzą poruszającą się swoją buzię. A to lusterko ma też niespodziankę dla rodziców. Przekręcę Wam je teraz, bo ona się rusza i tadam, tu jest kieszonka na Wasz telefon. Możecie nagrywać filmiki. Czyli Wasze dziecko nie pozujące i Wy próbujecie uchwycić je w naturalnej zabawie, tylko telefon jest ustawiony właściwie, dziecko się bawi, a Wy macie niepowtarzalne ujęcia Waszego malucha w zabawie. Możecie też, ale to już dla wyjątkowych hobbystów technologii nowoczesnych, włożyć tutaj telefon, połączyć na przykład z babcią, która po pierwsze może obserwować dziecko, jeżeli macie wideo połączenie, jakieś albo przez Skype'a, albo możecie po prostu puszczać, babcia może mówić do dziecka, babcia, dziadek, ciocia, ktokolwiek kto chce i w ten sposób zabawiać Waszego malucha. Fajne, co? Cała mata ta Skip Hopa jest z serii Explore and More, w której możecie dokupować inne zabawki. Są obale podobne do tego jeżyka w kilku wersjach. Tutaj mam na przykład zestaw instrumentów. Także podsumowując, mata Skip Hop z serii Explore and More rośnie razem z Waszym dzieckiem. Świetnie sprawdza się, kiedy Wasze dziecko leży na brzuszku, leży na pleckach, a nawet siedzi. Panel zabaw też jest dosyć wyjątkowy w porównaniu z tym, co oferują inne maty edukacyjne. To co, przekonałam Was? Zapraszam Was na mamagama.pl po zakupy. Taką fajną matę i wiele innych rzeczy dla Waszych dzieci.